Angry Joe, jeden z najpopularniejszych YouTube'owych recenzentów, przekonywał w swojej recenzji Dying Light z 2015 roku, że już trochę za dużo było tych gier o zombie i tematyka się przejadła. Od tego czasu na rynku pojawiło się Days Gone, The Last of Us 2, Dying Light 2, The Last of Us Remake i masa mniej lub bardziej udanych projektów jak State of Decay 2 czy World War Z. Każdy z tych tytułów łączy obraz świata po zagładzie spowodowanej przez pandemię wirusa czy też grzyba, zmieniającego ludzi w krwiożercze bestie, powszechnie znane po prostu jako zombie. Po 8 latach od premiery Dying Light możemy śmiało stwierdzić, że obawy wściekłego Juska były zdecydowanie przedwczesne. Siekanie żywych trupów i egzystowanie w postapokaliptycznej wizji świata wciąż kręci rzeszę graczy, która właśnie otrzymała kolejny powód do radości. Otóż po 12 latach od premiery pierwszej części i 9 od zapowiedzi drugiej odsłony możemy w końcu zagrać w sequel Dead Island. Czy projekt, o którym zdążyliśmy już kilkukrotnie zapomnieć, dorównał kultowemu pierwowzorowi? Dowiecie się z recenzji. Świętej pamięci targi E3 w 2014 roku to chyba najlepsze miejsce, w którym można było zapowiedzieć i zaprezentować pierwszy zwiastun Dead Island 2. Nie tylko dlatego, że impreza była wówczas największym gamingowym eventem na świecie, ale że zarówno on, jak i miejsce wydarzeń zwiastuna łączyło jedno miasto – Los Angeles. Oczywiście pierwszy trailer, szczególnie gier produkowanych latami, w trakcie których wiele razy zmieniał się producent, o niczym nie świadczy. Jednakowo w kontekście jakości gry, czy też settingu, który przez lata mógł kilkukrotnie trafić do kosza. Jednak nie tym razem. To pamiętne wideo z biegaczem i toczącej się dookoła niego zagładzie skąpanej w blasku kalifornijskiego słońca mogłoby być po wizualnym odświeżeniu zwiastunem premierowym debiutującego właśnie Dead Island 2. Identify as human. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. Akcja gry rozgrywa się we wspomnianym mieście aniołów, które z powodu apokalipsy zombie zostało odcięte od świata. Wcielamy się w jednego z pasażerów lotu ewakuacyjnego, których historię na krótko przed startem poznajemy w filmowej cutscence, gdzie do samolotu trafił też zarażony i maszyna rozbija się na krótko po wzbiciu w powietrze. Tuż przed katastrofą możemy wybrać, kto z filmowego wstępu przeżyje i będzie protagonistą naszej rozgrywki w Dead Island 2. Do dyspozycji mamy 6 barwnych, w pełni zdubbingowanych postaci, a każda charakteryzuje się pewnymi cechami wrodzonymi oraz 7 atrybutami, jak energia, maksymalne zdrowie czy odporność. Ja zdecydowałem się na Emmy, niepełnosprawną lekkoatletkę ze sportową protezą nogi. Dziewczyna w skali 5-stopniowej posiada wytrzymałość na poziomie 1, ale za to może się pochwalić maksymalną zwinnością oraz przyzwoitą odpornością na obrażenia elektryczne. Gdy już wybierzemy ocaleńca, czeka nas widowiskowa sekwencja wydostania się z wraku. Szybko okazuje się, że oprócz nas przeżyła jeszcze garstka osób, w tym znana hollywoodzka aktorka Emma i jej świta. Gdy ci postanawiają ukryć się w apartamencie gwiazdy, Emmy podejmuje równie heroiczną, co nieskuteczną próbę ratowania rannych, w trakcie której zostaje ugryziona. Spokojnie, to nie koniec gry. Dziewczyna albo mężczyzna, w zależności od tego, którą postać wybierzecie, okazuje się odporna na wirusa, co w krótkim czasie pozwala jej się stać prawdziwą maszyną do zabijania zombie. Fabularnie Dead Island 2 jest grą niskokaloryczną. Jeśli narzekaliście na wątły wątek główny w Dying Light, to raczej Martwa Wyspa nie zaspokoi waszej potrzeby epickiej historii, ale też wcale nie musi i nie chce tego robić. Produkcja Deep Silver nie stara się graczy wciągnąć w przejmującą opowieść pełną ludzkich dramatów, lecz podobnie jak w pierwowzorze, zapewnia nieco zabawną i odjechaną historię, będącą jedynie dodatkiem do niezwykle brutalnej rozgrywki. Główny wątek kręci się wokół podróży po różnych dzielnicach LA w celu znalezienia sposobu na wydostanie się ze strefy kwarantanny oraz kontaktu z osobami potrafiącymi wykorzystać odporność Emmy do walki z wirusem. Przy okazji głównie za pośrednictwem odnajdywanych notatek poznajemy także genezę wybuchu epidemii oraz losy przypadkowych mieszkańców. W grze nie brakuje też wielu zadań pobocznych, do których jeszcze jednak wrócimy.
Choć historia jest banalna i na wskroś sztampowa, to odkrywa się ją całkiem przyjemnie. Duży wpływ na to ma luźne podejście do tematu zagłady, które przejawia się w stosunku bohaterów do otaczającej ich rzeczywistości. Ci bowiem stanowią istną galerię osobliwości i w obliczu tragedii są naiwni i małostkowi. Większe znaczenie od własnego bezpieczeństwa mają dla nich przyziemne namiętności czy liczba lajków pod filmikiem w mediach społecznościowych. Jest to wręcz parodia zblazowanego młodego pokolenia, która nie tylko śmieszy, ale i bardzo dobrze wpisuje się w klasyczną slasherową konwencję, jak i skromną tradycję serii. This zombie shit happened twice already. All got covered up, but I survived. You wanna know how? I'm immune. Big deal. So are they. Me? This motherfucker. This motherfucker. Jednak to nie jest tak, że gra nas tylko bawi przejaskrawionymi kreacjami i humorystycznymi dialogami. Twórcy bowiem dobrze zdawali sobie sprawę, że takie podejście mogłoby być z czasem męczące. I po kilku lub kilkunastu godzinach zabawy Dead Island 2 zaczyna robić się odrobinę mroczne i intrygujące, a akcja coraz częściej rozgrywa się przy blasku księżyca i przenosi do skąpanych w toksycznych oparach kanałów czy podziemnych parkingów. Proces ten odbywa się płynnie i naturalnie, a twórcy sprawnie żonglują naszymi emocjami, zachowując harmonię w stylu prowadzenia narracji. Choć struktura świata i rozgrywki w Dead Island 2 odświeża systemy z pierwszej odsłony, to jednak nie powiela w pełni obecnie panujących standardów w grach wysokobudżetowych, co osobiście uważam jako zaletę. Otóż zamiast dużego, otwartego świata gra oferuje kilka mniejszych lokacji, najczęściej w postaci dzielnic, które odkrywamy wraz z postępem gry. Miejscówki te są dość spore, ale nie na tyle, byśmy musieli tracić wiele minut na pokonywanie sporych odcinków do kolejnych misji. Jeśli więc mamy odbyć podróż z Bel Air do Beverly Hills, możemy z poziomu mapy gry skorzystać ze szybkiej podróży lub dotrzeć do punktu do tego przeznaczonego. Wspomniałem, że Dead Island sprawnie przeplata humor i powagę, ale to nie jedyna dwoistość tego tytułu, gdyż ta przejawia się także w warstwie gameplayowej. Otóż przez pierwsze godziny mamy do czynienia z pełnokrwistym pierwszoosobowym slasherem, w którym do dyspozycji otrzymaliśmy szeroką gamę broni białej. Od kluczy francuskich, rurek gazowych, kijów baseballowych, noży, toporów, wideł, mieczy, młotów na tasakach kończąc. Po kilku godzinach wpada jednak w nasze ręce broń dystansowa w postaci karabinka sportowego. I jest to prawdziwy game changer, gdyż 2-3 godziny później na okręgu mojego śmiercionośnego ekwipunku zaczęła dominować broń palna, a gra przeobraziła się w solidnego FPS-a. Do dyspozycji otrzymujemy pokaźny arsenał w postaci różnego rodzaju karabinów szturmowych, rewolwerów, shotgunów, pistoletów maszynowych oraz gwoździarki. Kiedy dodamy do tego pakietu także broń miotaną w postaci koktajli Mołotowa, shurikenów czy granatów, otrzymujemy zróżnicowany arsenał, który sprawia, że system walki jest bardzo dynamiczny oraz satysfakcjonujący i nierzadko zachęca do nieco strategicznego podejścia. W walce z dużą liczbą przeciwników warto zaplanować starcie, zastawiając na zombie pułapki z wykorzystaniem elektryczności czy konkretnych elementów otoczenia jak butle gazowe, beczki z chemikaliami czy kanistry z benzyną. Twórcy oddali w nasze ręce niesamowicie szeroki wachlarz możliwości do siania destrukcji, a korzystanie z niego to czysta przyjemność. Również na bogato jest w kontekście różnorodności przeciwników. Zombipedia jest imponująca i choć w kilku przypadkach rzucają się w oczy inspiracje Dying Light, to nie brakuje także oryginalnych oponentów potrafiących w wyszukany sposób uprzykrzać nam życie. W trakcie gry siekamy 20 rodzajów zombie pospolitych, typu powolnych szwendaczy i człapaczy, czy niezwykle agresywnych biegaczy, oraz wiele wariantów wykorzystujących przeciwko nam żywioły jak ogień, woda czy ładunek elektryczny. Choć zwykłe zombie w zwartej grupie potrafi dać ostro w kość, to jednak największym utrapieniem są warianty szczytowe, których w grze mamy 11, jak chociażby potężni łamacze, przywołujące inne zombie krzykacze, czy będące prawdziwym utrapieniem oślizgacze, wymiotujące w naszą stronę żerącą żółcią. Gdy dodamy do tego jeszcze całkiem nieźle zaprojektowane starcia z bossami, otrzymujemy zróżnicowaną krwawą jazdę pełną niezapomnianych starć. A te są niezwykle brutalne i choć w grach o zombie jesteśmy przyzwyczajeni do widoku lejącej się strumieniami krwi i walających się trzewi,
to jednak Dead Island 2 podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Szczegółowość zadawanych obrażeń robi ogromne wrażenie. W zależności od wykorzystywanej broni przecinamy, odcinamy, miażdżymy, odrąbujemy i odstrzeliwujemy. Nie tylko głowy i kończyny zombie latają w powietrzu, ale także odpadają żuchwy i wypadają gałki oczne. No, sami zobaczcie. Keep coming. They're gonna get me. And then there were three. Dużym atutem gry jest także odpowiednio zbalansowany poziom trudności. Otóż zawsze stawiane są przed nami wyzwania adekwatne do naszego poziomu i nie jesteśmy zmuszani do oklepania misji pobocznych w celu odblokowania levelu umożliwiającego kontynuowanie wątku głównego. Tak więc choć zadań opcjonalnych jest całkiem sporo, bo blisko 50, czyli dwa razy więcej niż misji głównych, to jeśli nie mamy ochoty, nie musimy sobie nimi zawracać głowy. Oczywiście to wcale nie oznacza, że nie warto je wykonywać. Są one dość ciekawe, a dodatkowa gotówka czy rzadka broń to potężna waluta w świecie gry. Jednak to nie jest tak, że rozwój postaci następuje automatycznie, a wraz z nim jedynie wzmacniają się nasi oponenci. Z biegiem gry odblokowujemy karty umiejętności, które przypięte do wolnych slotów zwiększają wachlarz naszych możliwości jednego z czterech atrybutów. W ciągu całej gry mamy do odblokowania i zapełnienia 15 takich miejsc, a samych kart jest dużo więcej. Taki system daje sporo swobody w budowaniu odpowiedniego builda postaci i zachęca do eksperymentowania. Choć walka jest głównym elementem Dead Island 2, to nie możemy zapomnieć o mechanikach i miejscach, które pomagają nam się do niej lepiej przygotować. Ważną rolę odgrywa eksploracja. Na jej pierwszym poziomie zbieramy wszelkiego rodzaju złom potrzebny do wzmacniania i naprawy broni, apteczki do podreperowania zdrowia, czy raczymy się dobrze znanymi z pierwowzoru napojami i batonikami energetycznymi. Warto jednak wejść na wyższy poziom eksploracji i rozwiązując proste zagadki środowiskowe, czy popisując się sprytem i spostrzegawczością, dobrać się do skrzętnie ukrytego sprzętu czy schematów do modyfikowania broni. Lizanie ścian zdecydowanie popłaca, ale też jest niezwykle niebezpieczne, gdyż zombie czają się dosłownie wszędzie. Jak już wspomniałem, broń się zużywa, ale to nie znaczy, że z czasem staje się bezużyteczna. W każdej lokacji możemy skorzystać ze sprawnie rozlokowanych warsztatów, w których naprawimy naszą zniszczoną broń lub dokonamy jej modyfikacji i dodamy nowe atuty, jak rażenie prądem czy podpalanie przeciwników. Warto jednak pamiętać, że takie modyfikacje mogą mieć działanie obosieczne i chociażby korzystanie z elektrycznej maczety w pobliżu zbiorników wody również dla nas jest śmiertelnie niebezpieczne. Najlepszym rozwiązaniem jest więc stawiać na różnorodność. Niezależnie od rodzaju, każda z broni posiada swoje indywidualne statystyki oraz jest hierarchizowana według popularności na kilka kategorii oznaczonych kolorami. Szarym, najpopularniejsze, zielonym, niebieskim czy fioletowym, oznaczającym rzadką broń doskonałą. Kategoria broni ma spore znaczenie, gdyż od niej uzależniona jest liczba modyfikacji, jakie jednocześnie możemy w niej wprowadzić. Co ważne, wraz z upływem gry i podniesieniem naszego poziomu, nie musimy rezygnować z oręża o niższym levelu. W warsztatach za odpowiednią kwotę mamy możliwość zaktualizowania poziomu każdej posiadanej broni, dzięki czemu nic nie stoi na przeszkodzie, by całą grę siekać naszą ulubioną maczetą. Teoretycznie taki system mógłby zniechęcać do eksperymentowania, ale nie w Dead Island 2, które oferuje naprawdę wiele śmiercionośnych zabawek, aż proszących się o przetestowanie. Istotną rolę w grze pełnią także handlarze, których jest zdecydowanie mniej niż warsztatów. Korzystając z ich usług możemy zakupić brakujące części czy też gotowe elementy jak schematy, amunicję lub po prostu broń. Handlarze zapewniają również gwałtowny zastrzyk gotówki, gdy postanowimy sprzedać słabszą broń, dublety i taką, z której korzystanie najzwyczajniej nie sprawia nam frajdy. Nie ukrywam, że gameplayowo Dead Island 2 absolutnie mnie kupiło. Czy to chodzi o system walki i mechaniki, czy też sposób zarządzania ekwipunkiem i rozwojem postaci.
Podobnie sprawa się ma z projektem świata gry i oprawą graficzną. Każda z odkrywanych lokacji ma swój niepowtarzalny klimat i zaskakuje szczegółowością. Odwiedzamy wille, wielkie rezydencje, hotele, centra handlowe i niemal wszystkie z tych miejsc wykonane są wielopoziomowo. Także projekty wnętrz zaskakują bogactwem i szczegółowością asetów, przez co nie mamy tak charakterystycznego dla gier z otwartym światem wrażenia, że znajdujemy się już we wcześniej odwiedzanej lokacji. Oprawa graficzna także stoi na najwyższym poziomie. I choć być może nie jest to półka The Last of Us 2 czy Red Dead Redemption 2, to jednak Dead Island 2 ma do zaoferowania bardzo różnorodny świat gry z labiryntem miejskich przestrzeni, wzgórzami Hollywood, plażą, mrocznymi kanałami, ośrodkami badawczymi czy wojskowymi. Każda z tych miejscówek ma niepowtarzalny klimat i potrafi cieszyć oko zapierającymi dech w piersiach widokami i scenerią, dzięki której wiele starć na długo zapadnie nam w pamięć. Również scenki przerywnikowe to absolutna pierwsza liga. Sylwetki postaci oraz animacje twarzy wykonane zostały bardzo autentycznie i dobrze komponują się z bezbłędnie odegranym voice actingiem. Gorzej jednak prezentuje się dubbing od strony technicznej. W niektórych momentach głosy aktorów i ogólnie dźwięk jest źle zsynchronizowany z obrazem. Problem ten dotyczy kilku cutscenek i być może w wersji popremierowej nie będzie już miał miejsca. Stand the fuck back. It's hammer time. Ostatecznie warstwa audio spełnia swoje zadanie i nie wytrąca z imersji. Muzyka podczas starcia jest różnorodna gatunkowo i dobrze komponuje się z wydarzeniami, ale też żaden motyw nie zapadł mi w pamięć na tyle, bym miał ochotę wrócić do niego po ukończeniu gry. Technicznie, poza wspomnianym problemem z synchronizacją audio, Dead Island 2 działa bez zarzutów, rozgrywka jest płynna, a podczas całej gry trafiłem może na dwa zabawne bugi związane z fizyką, które nie miały absolutnie żadnego wpływu na rozgrywkę. Twórcom za dowiezienie gry na premierę w takim stanie należą się słowa uznania, bo obecnie jest to niezwykle rzadkie zjawisko. I jeszcze przed samym podsumowaniem muszę wspomnieć o trybie współpracy. Całą grę możemy bowiem przechodzić solo, jak i w kooperacji, czy to z randomowymi graczami, znajomymi, czy też zaproszonymi gośćmi. Jest to doskonały powód, by pozostać w LA nieco dłużej i chociażby grając inną postacią, spróbować przejść grę w towarzystwie. Dead Island 2 to absolutny fenomen. Tytuł ten został zapowiedziany 9 lat temu, i pierwotnie miał zostać wydany w 2016 roku. Szybko jednak z produkcją pożegnał się wrocławski Techland, który chciał stworzyć własne, poważne Dead Island i oto dostaliśmy dwie części Dying Light. W tym czasie produkcja dziecka Deep Silver była wielokrotnie przerywana i przejmowana przez różne studia deweloperskie, co przyczyniło się do znacznych opóźnień w procesie tworzenia. W końcu w 2019 roku grę przejęło brytyjskie Dambuster Studios, które w swoim portfolio ma chociażby niezbyt udaną strzelankę Confront the Revolution. Oczekiwania nie mogły być więc zbyt wygórowane, przez co pozytywny finał sagi o nazwie Dead Island 2 jeszcze bardziej zaskakuje. Aż ciężko uwierzyć, jak udana jest to gra. Tytuł nie tylko nie przynosi pierwowzorowi wstydu, co jest po prostu od niego grą lepszą. Gameplay jest brutalny i satysfakcjonujący i to bez względu na to, czy siekamy zombie tasakiem, podpalamy czy też strzelamy z broni palnej. Fabularnie produkcja dość nieśmiało uderza w poważne tony, ale twórcy słaby scenariusz umiejętnie przypudrowali humorem, przez co całość jest po prostu bardziej autentyczna. Dead Island 2 to idealna gra, by po ciężkim dniu w pracy czy też na uczelni odpalić komputer lub konsolę, zostawić za sobą wszystkie troski, rozładować napięcie i po prostu świetnie się bawić. Ocena końcowa 8,5 na 10. To już wszystko, jeśli podobał Ci się materiał, to zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij o subskrypcji, kliknięciu w dzwoneczek. Do usłyszenia, cześć!